Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym wideo. Tym razem chciałbym podzielić się kilkoma słowami na temat zestawu Pearl Masters Custom MMX, który właśnie widzicie przed sobą na ekranach waszych komputerów lub oczywiście telefonów. Jest to zestaw w konfiguracji 22x18, 10x10, 12x10, 14x12 tomy wiszące, a także 16x16 floor tom stojący na nogach. Kolor zestawu to Black Mist, czyli czarny z widocznymi słojami, z lekkimi takimi brązowymi prześwitami. Jest to zestaw z połowy lat 90. złożony przeze mnie, można powiedzieć, że z dwóch, ponieważ 16 była dołożona osobno, ale jest oczywiście w tym samym kolorze. Korpusy pięciowarstwowe 4 mm plus 4 mm ringi wzmacniające, klasyczna konstrukcja Perla stosowana później w modelu Masters Premium MMP, a także obecnie w Masters Pure i jeszcze w jakimś innym, którego niestety nie pamiętam, ponieważ Perl strasznie kombinuje z tymi modelami. Tomy mają założone nowe, nieingerujące zawieszenia Gewa typu Rims z oryginalnymi gniazdami Perla na tom holder 22 mm. Floor tom stoi na nogach. Stan bębnów. Na centrali widoczne są tutaj na zbliżeniach odpryski w części tej wierzchniej, że tak powiem, na górze. Tomy są w bardzo dobrym stanie, posiadają ślady używania, ale jakoś nie rzucające się specjalnie w oczy, niewielkie. Osprzęt to nowe obręcze 2,3 mm Gibraltara, są nowe, zawieszenia są nowe, lugi, wszystkie okucia, całe żelasto jest wypolerowane, bębny są po kapitalnym spa, także stan tych wszystkich chromów jest idealny lub bardzo dobry plus. Plus świetne bębny, kod widoczny przed chwilą na filmiku nie jest na sprzedaż, chyba że ktoś zaproponuje mi bardzo dobrą cenę, ale ma prawie 18 lat, więc nie wiem, ile jeszcze można się z niego będzie nacieszyć, ile jeszcze się nim będzie można nacieszyć. Fantastyczny zestaw, bardzo polecam. Nie jest to igła, nie jest to stan kolekcjonerski, ale świetny, zadbany set w super kolorze, który dzięki obręczom 2-3 i temu niezależnemu zawieszeniu super rezonuje. Będę do studio, na scenę, na pewno nikt się nimi nie zawiedzie, także sprzedałem takich zestawów bardzo dużo, serdecznie polecam. Cena jest niższa niż idealny stan, także myślę, że warto się zastanowić. Buziaczki, pa, pa!